Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blog.kopyra.co Sam jestem w szoku, że tego piwa degustacji nie było na kanale, chociaż na pewno mówiłem o nim wiele razy, chociażby w odcinku Piwnych Stylów um, dotyczącym Witbira a chyba dwa razy nawet nagrywałem ten, ten um, odcinek. Högarden. Högarden, czyli Witbier, Beer Blanche, czyli ikona stylu Witbier belgijskie, czy piwo pszeniczne w stylu belgijskim. Różnie to można tłumaczyć, ale najczęściej się to tłumaczy jako piwo białe. Dlatego, że Witbier to jest właśnie piwo białe po niderlandzku. Z kolei bir Blanche to piwo białe po francusku. A dlaczego i po niderlandzku i po francusku? Ano dlatego, że piwo jest z Belgii, a Belgia jest krajem dwujęzycznym. Północna Flandria jest niderlandzkojęzyczna, a południowa Walonia jest um, francuskojęzyczna. Eee... Piwo y, ikona. Ikona y, na miarę Guinnessa, ikona na miarę powiedzmy Divela, y, ikona na miarę Pilznera, Urquella, czyli po prostu ktoś myśli, Widbir widzi Hegardena. Y, piwo y, zostało z, y, przywrócone do życia, znaczy w zasadzie przywrócone, styl cały. Styl cały Witbir w postaci piwa Hegarden został przywrócony do życia przez Piera Selisa. Pier Selis um, w 1966 roku, po, po swojej czterdziestce mniej więcej, gdzieś tam spotkał się na jakimś spotkaniu z jakimiś tam swoimi kumplami. No i mówi: Kurczę, było kiedyś takie fajne piwo pszeniczne e, belgijskie, i już nie ma bo same lagery wszystko zaorały te koncerny, czy to jeszcze wtedy nie było tak, to nie było aż tak koncernowo spowodowane, ale moda na e, e, po prostu e, jasne lagery na pilsy w, przeorała cały rynek, praktycznie zniknęły wszystkie e, piwa pszeniczne w Belki. On powiedział, że kurczę, ja pamiętam, jak ten browar dosłownie o tam e, kilka e, czy, czy naprzeciw mojego domu rodzinnego. Ja tam chodziłem pracować, dorabiać sobie, więc wiem, jak to wszystko wyglądało. No i stwierdził, że no to może trzeba to przywrócić. Jak pomyślał, tak zrobił. On, y, mówi się o nim, czy we wszystkich jego tam biografiach jest napisane, że on był mleczarzem. Właśnie nie wiem, jak to do końca rozumieć, no bo chyba nie był gościem, który rozwozi mleko bo raczej by sobie nie pozwolił na... E, e, znaczy nie miałby możliwości zrewitalizacji zre, e, z, z, z stylu piwa, gdyby był po prostu gościem, który rozwozi mleko. W Kanadzie działał w branży mleczarskiej. Jego ojciec miał jakieś tam stada krów. E, od niego pożyczył pieniądze. No i e, utworzył browar, który nazwał e, Celis... E, chyba brewery. E, później... E, Nazwa wyewoluowała do klojs, co miało nawiązywać do klasztornego. No ale w każdym razie zaczął ważyć to piwo pszeniczne. O tym, czym się różni pszeniczne w stylu belgijskim, czyli piwo białe, więcej jest w piwnych stylach, ale tylko tutaj powiem, że od Wajcena, czyli niemieckiego, bawarskiego piwa pszenicznego, różni się tym, że nie używa się tu słodu pszenicznego, tylko używa się niesłodowanej pszenicy. Można powiedzieć, e, próba e, oszczędności. E, po pierwsze, niesłodowana pszenica jest tańsza niż słód, ale tak naprawdę chodziło o podatki. Podatki w e, Belgii były płacone od wielkości e, kotła zaciernego, w którym zacierało się słód. Ale można było mieć drugi kociołek, w którym się zacierało surowce niesłodowane, który nie był opodatkowany. Hello? Tak właśnie, to jest właśnie powód tego, że i w Witbirze, i w, Lambiku, w Lambikach też składnikiem jest niesłodowana pszenica. No więc ten Pierselis, ten browar odpalił, piwo zaczęło robić wielką furorę, bo on też je zaczął sprzedawać niefiltrowane, to było coś innego. No i było coraz bardziej popularne, coraz bardziej popularne. Niestety w 1985 roku browar spłonął, a nie był ubezpieczony. Ale ponieważ była to już na tyle silna marka, no to zgłosił się do niego e, InBev. Jeszcze wtedy nie American, e, 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 American InBev, e, czyli nie amerykański koncern, tylko belgijsko-bodaj. Hmm, Belgi be, Wywodzący się z Belgii, ale tam już chyba posiadający udziały gdzieś w Ameryce Południowej w browarach, nieważne. W każdym razie kupili od niego tą, tę nazwę. On wziął hajs kilka lat później. Poleciał do Stanów. Poleciał do Stanów, przeprowadził się, stwierdził, że tam też można otworzyć browar. Zwłaszcza, że już zaczynała się piwna rewolucja. I tam otworzył browar Seli's Brewery w Austin, w Teksasie. Podobno drożdże, właśnie do, 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 do takiej jak do Hygardena, przewoził gdzieś tam w swoich skarpetach w bagażu. E, co jest generalnie problematyczne, no bo takich rzeczy to, 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 to są rzeczy, które można mieć kłopoty za niezadeklarowanie nie e, takiego tam. Um, e, tak. W każdym razie założył browar e, w 2000. E, chyba w pierwszym roku browar e, najpierw został kupiony udziały, żeby mógł się rozwijać, później to splajtowało, więc dwa razy mu się udało w życiu e, położyć browar, e, można powiedzieć, ale jednak Hgarden cały czas funkcjonuje, a z kolei jego córka Christine. E, w tym samym roku, w którym on zmarł na raka, w wieku 86 lat, w 2011, zrewitalizowała, znaczy przywróciła browar Celis w Austin, chyba w Austin, w, w każdym razie w Teksasie, i ten browar funkcjonuje, ale już nie, nie, nie specjalizuje się w wajcenie, normalnie waży hazy, ipki i takie tam rzeczy. No ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. To taka dusz, dosyć długa dygresja. Natomiast, Hogarde. Piwo należące do koncernu. Największego marka, marka należąca do największego koncernu piwnego na świecie. I tak się nieszczęśliwie składa, znaczy, pod pewnymi względami może to jest korzystne, ale akurat pod względem Hegardena to jest niekorzystne, że ten koncert nigdy nie był obecny w Polsce. To znaczy, jako właściciel browarów. Już się wydawało, że będzie, dlatego że AB InBev, czyli Anheuser-Busch InBev, AB InBev kupiło Sub Millera, czy połączyło się z Sub Millera i już byłby największym producentem piwa w Polsce, ale się okazało, że przepisy antymonopolowe sprawiły, że pozbyli się całego biznesu środkowoeuropejskiego, czyli browarów polskich, czeskich, romońskich i i sprzedali to Asahi. Takim sposobem nadal Hegardena nie ma, a już myślałem, że będziemy mieli w każdym, jako piwo importowane, że wszędzie będziemy mieli Hegardena. Nie. W każdym razie jest to piwo, które możecie spotkać często na lotniskach, no w, w Belgii bardzo szeroko, więc no i jako piwo importowane pojawia się też w marketach, czy pojawia się też w sklepach specjalistycznych. Co jest ważne w Belgii, czy, w, czy, czy, czy tam gdzie ten InBev jakby jest znaczącym graczem w rynku, rynku rynkowym, to piwo jest zwykle, Dość tanie, to znaczy jest trochę droższe niż jakieś jasne lagery, no bo wiadomo, pszeniczne na no to musi być droższe, ale nie jest to bardzo drogie piwo, jest to raczej tanie piwo. No i zwykle moje doświadczenia są takie, że dowozi, tak? Że jest naprawdę spoko. Co tutaj jest jeszcze ważne oprócz tej niesłodowanej pszenicy? Mamy to napisane, że coriander and orange peel, czyli kolendra i skórka pomarańczy. Do tego wszystkiego yy, piwo yy, według etykiety jest ważone w Brukseli, mimo że było na licencji ważone chyba, no tak, za czasów, kiedy AB InBev miał jeszcze biznes, oni przez jakiś czas mieli też, yy, a może i dalej mają, yy, w Czechach. To przez jakiś czas chyba na, na, tutaj, na lokalne rynki ważyli to chyba w Czechach, yy, ale już teraz. No, to przynajmniej jest napisane, że jest belgijskie. 4,9% alkoholu. Ekstraktu nie mamy, chociaż patrzę, bo w niektórych krajach czasem jest tak, że jest wymóg tego ekstraktu i oni podają, i wtedy można tam w jakimś um, języku takim nie ten wykminić, ale historycznie to piwo miało 12, 12 stopni Plato, 12% ekstraktu wagowo. E, ciekawostka jeszcze zanim naleję, to jest szkło. Otóż to jest szklanka półlitrowa do Hegardena, oryginalna. Ona waży ponad kilogram. Kilogram 100 gramów, dokładnie. 1100 gramów. Eee, nazywa się to szkło Jelly Glass. Dlaczego się nazywa Jelly Glass? Dlatego, że w, w Stanach bardzo popularne są takie galaretki, nie? Widzieliście na filmach na pewno tam z Kaczorem Donaldem i tak dalej, że robią taką galaretkę w takim kształcie, nie? i potem ją tam kroją, jak, jak tort, nie? Więc jelly to jest galaretka, nie? Czasem się też mówi French jelly glass. Więc to jest szkło galaretkowate, czy szkło do galaretki, nie? Czasami się mówi, że do Widbirów, ale tak naprawdę poza Hegardenem to chyba nikt w takim nie serwuje. Ale to jest szkło rzeczywiście Hegardena, przez to jakby, że to jest największa marka Widbira, no to się utarło, że, że że jest, że jest to szkło do Wilbirów. Muszę powiedzieć, że jak była ta cała inba z szkłem kanału sportowego, to takie Jeli Glasy. A były za złoty 99, oczywiście bez nadruku Hegardena w, Biedr, w Biedronce. E, chyba w Wikej też jelly glass można kupić, i to też nie jako szkło do wilibirów, tylko jako po prostu zwykłe, e, zwykłe e, szkło. E, czasami też ciekawostka: e, he, Hegardena się serwuje z cytryną, ale nie z plasterkiem, a z cząstką cytryny, czyli kroi się cytrynę na pół, później na ćwiartki i albo się wrzuca całą ćwiartkę, albo z tej ćwiartki jeszcze się robi ósemkę taką podłużną i on się wrzuca normalnie do, do piwa. Nie uważam, żeby to była jakaś profanacja, to jest ciekawostka, tak właśnie serwuje się Hegardena w Belgii. Dobra, zobaczmy jak zatem ten Hegarden się broni. Czy się broni? Kapsel firmowy, ale bardzo taki... Oszczędny, znaczy biały kapsel z napisem Hegarden niebieskim, charakterystycznym bardzo fontem, i tyle, i tyle. Um, tutaj mamy takie charakterystyczne logo, które tutaj zresztą widać na szkle. To jest ręka, która trzyma pastorał. E, czyli nawiązuje do jakiegoś biskupa, zakonnika, może jakiegoś świętego. I druga ręka, która trzyma wiosło piwowarskie um, czyli takie, którym się miesza po prostu zacier. To jest takie charakterystyczne, e, charakterystyczne um, charakterystyczny przyrząd piwowara. E, tutaj mamy, że tradycja tego piwa to 1445, e, no ale to tam, wiecie, zanurzył się w kartach historii. Dobra, zobaczmy, jak e, nam ten Garden tutaj się zaprezentuje. To szkło to jest 250 ml. No wyraźnie czuć przyprawy, e, czyli kolendrę, czy bym wiedział, że to jest kolendra? Na pewno pachnie przyprawowo. Um, tutaj oczywiście stosuje się drożdże belgijskie, ale raczej takie neutralne, czyli no teoretycznie mogą być tam jakieś nuty gałki muszkatołowej, czegoś takiego, ale na pewno nie powinno być w um, witbirach goździka. Chociaż... Też piłem takie, że czasami był ten leki goździk, bo go, goździk, czyli cztery winogwa jakol, czasem się pojawia w niektórych szczepach belgijskich. Jak widzicie, bardzo um, intensywnie zmętnione, chociaż jak na dzisiejsze standardy z hejzipkami, to można by powiedzieć, że średnio zmętnione. Raczej jasne, to, to powinna być taka słomkowo-mętne. Um, powinna być bardzo obfita czapa piany. Um, tutaj w tej... Um, w tym półlitrowym szkle to całe to jest piana, nie? I w tej pianie często pływa, pływa sobie ta cytryna. Dobra. Spróbujmy jak w smaku. Cytrusowe. Mm mimo braku cytryny. Rzeczywiście może trochę idące w pomarańcze. Czy oni używają kurasału, czy, czy oni używają czegoś innego, to w sumie nie wiem. Natomiast historycznie oczywiście to, była skórki, to były skórki suszone, skórki gorzkim, gorzkich pomarańczy. Czyli kurasał um, wy, wy, wywodzi się to po prostu z wysp. Kurasał, które są e, niderlandzką czy holenderską e, kolonią. E, już teraz chyba się nie, one, one już chyba się uniezależniły, w każdym były. Stąd też wymowa mm, ja wymawiam raczej bliżej, znaczy ja wymawiam po polsku, ale <laughs> raczej e, bliżej niderlandzkiej wymowy niż francuskiej. E, jest tutaj ta taka e, e, nuta gałki muszkatołowej. E, generalnie przyprawowo e, smakuje. Powinno być raczej wysoko wysycone. E, lekko cytrusowe. E, no, to jest lekkie piwo, orzeźwiające. Powinno się je pić raczej mocniej niż słabiej schłodzone. E, to nie jest najlepszy widbir na, na świecie. Ale jakbyśmy popatrzyli na to, jakiego stylu jest ikoną to piwo, i popatrzyli na inne ikony stylu, czyli na przykład Guinness Stout, Pilsner Urquell, czeski Pils, ja wiem, Dabr, czyli Dortmunder, i tak dalej, tak dalej, to ja bym zaryzykował tezę, że spośród widbirów. Garden jest lepszym Witbirem niż Pilsner Urquell Pilsnerem, Natomiast y, to nie jest najlepszy Witbir y, 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 belgijski. Y, taką rzeczywiście dzisiaj y, też, można już powiedzieć ikoną, jest Blanche Namur. Y, to jest takie piwo, które rzeczywiście jest uznawane za taki najlepszy Witbir, ale tak naprawdę w Witbirze co jest ważne? W Witbirze jest ważne, żeby był świeży. W Witbirze jest ważne, żeby był um, um, no dobrze zrobiony, tak? czyli żeby tam użyć tych składników, których trzeba użyć, i e, tak naprawdę każdy może zrobić dobrego widbira. chociaż muszę powiedzieć, że w polskim krafcie to tak średnio e, to wychodziło. Chyba najlepszego widbira so far e, robił Cormoran. W tej swojej serii Podróże Kormorana był wybitny. Ten Wildbir, na pewno lepszy niż Hagarden, aczkolwiek ja go potem, po jakimś czasie piłem i już mi tak na mnie do, dobrego wrażenia nie zrobił, ale, ale, ale jednak w pamięci, jakbym miał powiedzieć najlepszy Wildbir, to bym powiedział, że Kormoran. Że Polski, polski widbir, ale teraz widziałem, że pinta ma wypuścić widbira w serii swoich klasycznych stylów. W każdym razie, Hegarden to jest piwo, które każdy szanujący się piwoż powinien spróbować, czy birgik, czy miłośnik piwa. Natomiast jest to piwo łatwe. Jest to piwo łatwe, jest to piwo, które no, dla początkujących. No to też sprawia, że po jakimś czasie już to nie jest coś, za czym się biega i szuka. Natomiast trzeba też powiedzieć, że patrząc na to, jak to jest dostępne właśnie na różnego rodzaju lotniskach, w knajpach, w których AB InBev ma jakby wyłączność, to jest to często bardzo sensowny Wybór. E, no i zwykle jest po prostu tanie, nie? E, więc Hegarden e, moim zdaniem zawsze na propsie, zwłaszcza jeśli jest świeży. E, ten ma datę do 2 kwietnia 2023 roku, więc podejrzewam, że jest z 2 kwietnia 2022 roku. No to nie jest super świeże, ale w miarę świeże. E, mówię, bez, bez jakby profanacji możecie sobie serwować z tą cząstką cytryny, ale nie jest to obowiązkowe. E, wasze zdrowie, e, no i mówię, dla mnie He garden zawsze na propsie. Wasze zdrowie.